kobiety są wierniejsze od facetów. Witam. Ogólnie prawda jest taka, że kobiety są w relacjach wierniejsze od facetów. I może tego nie widać, bo kobieta nie chce się co chwilę chwalić i tak dalej, nie chce też jakby to powiedzieć, mówić ci o rzeczach tak naprawdę nieistotnych, no bo jaki jest sens mówienia tobie codziennie, że dwóch gości do ciebie, do niej zagadało, bo coś tam ktoś gdzieś tam chciał od niej numer czy coś, no ona po prostu nie chce ci tego mówić, no bo nie chce też jakby to powiedzieć, no ciebie denerwować. I zazwyczaj normalna dziewczyna nie chce cię wprowadzać w pewne stany, bo jeśli dziewczyna jakaś o tym mówi, to ta jest taka przechwałka i po prostu doskonale wie, że zaraz gdzieś tam na ciebie gdzieś tam będzie to działało i się po prostu zdenerwujesz, no nie? I teraz zobacz, prawda jest taka, że no kobieta jest o wiele bardziej gdzieś tam wierniejsza od praktycznie każdego faceta, bo faceci myślą, że kobiety są niewierne i tak dalej. Nie, to nieprawda, no nie, naprawdę. Faceci ciężko, facetom jest to zrozumieć, no nie, ale zobacz, jeśli kobieta jest super atrakcyjna, ona nie musi się nawet ubrać super czy coś, no to widzisz, jest coś takiego, że ona idąc sobie do pracy czy do szkoły, no jest narażana na to, że ktoś do niej podejdzie, zagada. Wiesz, co chodzi? No na przykład taki ja. Podbiegam sobie, hej, ładnie wyglądasz i po prostu z nią gadam, rozumiesz? I zobacz, ma chłopaka i ci mówię, dziękuję, mam chłopaka, nie jestem zainteresowana. Okej, trzyma się. I widzisz, w tym momencie ona odrzuciła zaloty, wiesz? Odrzuciła zaloty i teraz zobacz. Ty, no, nie widzisz tego, bo to ty gdzieś tam musisz zagadywać. Okej, może być jakaś gdzieś tam dziewczyna w pracy, która gdzieś tam do ciebie podbija czy coś, ale zazwyczaj dziewczyny, jakby to powiedzieć, no bardziej są oblegane przez facetów, no nie? Tak samo zobacz, no dziewczyna przykładowo ma jakiś portal społeczniakowy i tak dalej, nawet nie musi wrzucać zdjęcie, niech ma tylko jedno zdjęcie profilowe czy coś i zobacz, że co jakiś czas jacyś goście będą do niej pisali i tak dalej, no nie? I ona, widzisz, musi ich olewać, no nie? Czyli widzisz, kobieta tak naprawdę częściej musi, jakby to powiedzieć, opierać się tym zalotom niż taki facet. Kobieta sobie nawet pójdzie po jakiegoś tam kebaba czy coś, będzie tam jakiś gościu sam, zobaczy i tam z jakąś bajerę pociśnie, wiesz, co chodzi, no i tak dalej, co tak mało, jesteś strasznie chuda, coś takiego, czy wiesz, co chodzi, zaraz będzie gdzieś tam z nią flirtował, no nie, albo co, to co ostatnio, to co zwykle, no nie, aha, już cię znam, już wiem, co lubisz, no nie, wiecie, o co chodzi, jakieś tanie teksty takie, ale kobieta, wiesz, co chodzi, no jest cały czas, przyniesie kurier przesyłkę, już gdzieś tam może jakaś bajera polecieć, przyniesie gościu jakieś jedzenie, już bajera jakaś może polecieć. Wiesz, o co chodzi? Cały czas gdzieś tam zatrzymają radiowóz, będą mandat wypisywali, już gościu może ją bajerować, no nie? Że no, ten mandat zawsze można gdzieś tam schować i tak dalej, może jakaś tutaj zamiast mandatu kolacyjka czy coś tam, wiecie, o co chodzi, no nie? Naprawdę. I zobacz, kobieta czasem ma tego aż dosyć, wiesz? Kobieta ma tego dosyć i w pewnym sensie, no dziewczyna też ubiera się źle. Źle po to, by nie przykuwać uwagi. Wiesz, co chodzi? I dlatego często może być tak, że jak dziewczyna już jest w związku, w stałej relacji, to ona na pewno, jakby to powiedzieć, stylizację ma wywalone. Ona sobie wiąże włosy i idzie. Makijaż rzuci lekki albo nie rzuci wcale i idzie. Luźna bluza czy coś tam ubierze i tak dalej, żeby gdzieś tam tego ogromnego biustu nikt nie widział. Ubierze trzy rozmiary bluzę za dużą, no nie? Ubierze się jak facet, no nie? I idzie. Żeby nie zagadywali, wiesz? Żeby nie zagadywali. Bo po prostu to jest, jakby to powiedzieć, jej oznaka wierności, no nie?
Naprawdę. I wielu facetów, no, nie zrozumie tego, no bo facet, żeby gdzieś tam, nie, jakby to powiedzieć, jak chce mieć panienkę, no to musi sam gdzieś tam iść i tak dalej, wiadomo, są takie sytuacje, w której gdzieś tam jakieś koleżanki mogą tej dziewczyny zagadywać czy coś, ale tak naprawdę, no, kobiety mega są wierne, naprawdę. I przerabiałem to wiele razy, że no, nawet jakiś kolega z klasy gdzieś tam potrafił dzwonić do dziewczyny pod pretekstem, że no wiesz co, mnie tam ostatnio nie było i tam jakieś zadanie było, to dasz mi spisać albo wyślesz mi tam na tego, co tam było napisane. I tak sobie myślę, no kurde, 20 dziewczyn w klasie, a to dlaczego on do niej dzwoni tylko cały czas, to nie? No widzisz, bo jest najładniejsza. I on po prostu... I ona się gdzieś tam musi opierać, wiesz o co chodzi. Zazwyczaj, no, dużo facetów, no, chciałoby mieć tak, no, nie, o, tu zagaduje do mnie, tu, no, mówię, no, faceci tego tak nie widzą, no, nie, bo, no, dziewczyny, no, tak nie zagadują, no, nie, naprawdę. I dlatego, no, faceci często też myślą, że dziewczyny są, nie są wierne i tak dalej, że trudniej utrzymać gdzieś tam dziewczynę i tak dalej, no nie. Zazwyczaj jeśli masz jakąś głupią dziewczynę, która jest graczem, która sobie lubi uwodzić, flirtować z facetami, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ona jest sama, czy ona jest z kimś, no nie, ona po prostu jest od tego uzależniona, ona ma zaburzenia, wiesz? Ona się po prostu lubi flirtować, kokietować i tak dalej, więc ona się nie nadaje do związków, ale zawsze będą jakieś defekty, rozumiesz? Zawsze będą jakieś defekty. Ale taka normalna dziewczyna, to uwierz mi, no, mega jest wierna, wiesz? Mega. Naprawdę. I często jest tak, że faceci robią z igły widły. Bo na przykład ktoś do dziewczyny zagadał, ona mu nie powiedziała. I później może to wyszło, bo gdzieś tam kolega powiedział czy coś, no nie, i on, dlaczego mi nie powiedział? No bo, ale po co mam ci cały czas mówić? Przecież do mnie tylu gości zagaduje praktycznie codziennie i tak dalej. Po co ci mam o tym mówić, no nie? Ja nie chcę się przechwalać i tak dalej. Wszystko jest w porządku, nic się złego nie dzieje. Często jest tak, że dziewczyna, gdy jakby ktoś ma wszystko pod kontrolą, nic złego się nie dzieje, no to nie mówi facetowi o tym, no nie? No wyobraź sobie, że siedzisz, no słuchaj, właśnie do mnie jakiś Romuald napisał, no nie, aha, fajnie, słuchaj, jakiś Eustachy do mnie napisał, aha, fajnie, słuchaj, do mnie nawet jakaś Maryśka napisała, no nie, aha, fajnie, no w ogóle jakiś tutaj, no, rozumiecie, no to po pewnym czasie, jakby to powiedzieć, no to jest też takie szukanie atencji, wiesz, że ona szuka atencji, chce ci o czymś powiedzieć i tak dalej, no jest to bez sensu, wiesz. Jest to bez sensu. Okej, okay, czasem może być zazdrosny czy coś, to może ci powiedzieć, no nie, i tak dalej, ale zazwyczaj, no, nie powinieneś, jakby to powiedzieć, się bać tego, no nie, no mówię, ja to jak jestem z panienką, to ona robi co chce i tak dalej, ja doskonale wiem, że nie mam się czego bać, no nie, nie mam się czego bać, bo nawet jeśli by coś wyszło, no to by wyszło i też bym był z tego powodu zadowolony, naprawdę. Bo jeśli przykładowo, widzisz, taką kontrolę bym robił i tak dalej, no to często dziewczyna później, no, jakby to powiedzieć, traci do ciebie szacunek, no bo ona ma w sobie coś takiego, że, no ale no to co, nie ufasz mi, no nie, no relacja w fundamentalnym gdzieś tam stopniu polega na zaufaniu, bez tego to nawet nie zaczynaj, czegokolwiek, z jakąkolwiek dziewczyną, no nie. Naprawdę, no chyba, że widzisz, przyłapałeś ją raz, drugi, trzeci na kłamstwie, no to wtedy mówisz, słuchaj, przyłapałem cię już 3 razy na kłamstwie, odchodzę, no nie, nie chcę mi się gdzieś tam bawić w takie jakieś gierki, podchody i tak dalej, po prostu ci nie ufam, no nie, jak ja komuś nie ufam, to się z tą osobą po prostu nie spotykam, no nie, no i tyle, i po prostu i ona może coś tam, co masz na swoje gdzieś tam usprawiedliwienie. No i zobaczymy, no nie, zobaczymy, jak się gdzieś tam będzie tego. Może po prostu gdzieś tam ktoś coś złe fakty połączył, no i często, jakby to powiedzieć, zrobił z igły widły i dziewczyna może się wytłumaczyć i tak dalej. I to też jest oznaką skruchy i tak dalej. Często warto, jakby to powiedzieć, no... dać szansę dziewczynę, naprawdę, no bo jeśli na przykład może być tak, że dziewczyna
sobie gada z jakimś tam kolegą właśnie z klasy, bo on dzwoni i ty, tobie się to nie podoba i mówisz, słuchaj, nie gadaj z nim, zablokuj go. No i ta dziewczyna go blokuje, no nie? No to jest, widzisz, okazanie też takiej, jakby to powiedzieć, skruchy i po prostu i nie ma co tutaj gdzieś tam robić jakichś problemów, no nie? Także naprawdę sytuacji miliony jest, no nie? Ale koniec końców, tak naprawdę, no, kobiety naprawdę są dużo wierniejsze, naprawdę. I wiem, co mówię, bo zagadywałem tu masę lasek gdzieś tam, więc jak jakaś dziewczyna miała chłopaka, to nie do ogarnięcia. Zresztą nawet jak mi jakaś dziewczyna miała chłopaka i dała mi numer czy jakiś portal społeczniaki i później zobaczyłem, że ona ma tam facet, nawet do niej, jakby to powiedzieć, nie dzwoniłem czy coś, bo nie chciałem się bawić jakieś tam dziwne akcje, rozbijanie i tak dalej, jest tyle dziewczyn, że po prostu nie ma co tracić na takie akcje czasu, naprawdę. Bo jeśli zrobiła to z nim, że była z facetem i rozdaje numer i tak dalej, no to jak będzie ze mną, to będzie robiła tak samo, nie? Więc tak naprawdę dziewczyna od razu pokazała już swój typ osobowości i no, jak dla mnie już jest skreślona i nie bawię się w takie relacje. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.